Myślę. Temat mojej prezentacji to 7 sposobów na cebula deals w AdWords. Co to są cebula deals? Mam nadzieję, że większość z Was wie. Jeśli nie, to zaraz to wyjaśnię. I przechodzimy powoli do omawiania tego wszystkiego, co przygotowałem. A przygotowałem tego dzisiaj sporo. Ja zajmuję się AdWordsami na co dzień. Jestem trenerem w szkole z AdWordsów i staram się prowadzić te szkolenia w taki sposób, żeby nikt na tych szkoleniach nie usnął, co jest chyba ważne w poniedziałkowy nasz nastrój. Dzisiaj pierwszy dzień wiosny, więc będziemy musieli jakoś tą atmosferę zewnętrzną deszczu i paskudnej pogody przeżyć. Więc przygotowałem dzisiaj takie rzeczy, które powinny się przydać, które powinny być sensowne do wykorzystania i które no, pozwolą oszczędzić, a to jest chyba najważniejsze, jeżeli mówimy o budżetach w AdWords. W tym momencie czujemy się tak. Ziewające kotki, ja sam od początku dzisiejszego dnia mam problem, ale mam nadzieję, że trochę Was ożywię i całą tą prezentację skondensowałem wokół 7 punktów, które według mnie są najważniejsze, jeżeli chodzi o to oszczędzanie z takich nietypowych rzeczy, bo typowe rzeczy z optymalizacji, coś nudnego, zostawiamy na inny dzień, nie będziemy chcieli zaraz tutaj usypiać. Będzie dostępne nagranie, te wszystkie nagrania pojawiają się na stronie. Poziom tej prezentacji to nie fizyka kwantowa. Starałem się tak wypoziomować prezentację, że starzy wyjadacze AdWords też coś może ciekawego tutaj zobaczą, ale raczej będzie to poziom podstawowy i średnio zaawansowany tych trików. Oczywiście nie wszystko musimy wdrażać sami, jeżeli ktoś pracuje z agencją, freelancerem czy ze swoją zespołem od AdWords, może po prostu ich zainspirować słuchając dzisiejszego webinara. I starałem się tutaj wrzucić takie pomysły, które da się realizować, czyli są realne, i skalować, czyli większość biznesów może je wdrożyć, a nie tylko niektóre bardzo, bardzo nietypowe. Ale zanim przejdziemy dalej do wszystkich cebula deals, to powiem kilka słów o AdWords. Generalnie jak pytam osób, które tworzą kampanię same, czy są zadowolone z efektów reklamy, to pojawiają się głosy, że ktoś jest zadowolony, że jest ok, ale zawsze jest drogo. Kliknięcie jest drogie, konwersje są drogie, wyniki kampanii są takie, że w sumie muszę wkładać dużo pieniędzy, żeby mieć jakiś z tego zwrot, ale to nie są wielkie kokosy. Szybko na Seychelles czy Mauritius dzięki temu nie wyjadę. Dlaczego tak się dzieje? No otóż po pierwsze, system AdWords jest systemem aukcyjnym, więc gdziekolwiek pojawia się jakaś nisza, szybko jest zapełniana przez reklamodawców, więc stawki idą w górę. Druga sprawa, jeżeli prowadzimy kampanię sami, no to możemy mieć duży problem, bo nie znamy wielu, wielu kruczków, wielu sposobów na to, aby właśnie oszczędzić. Dzisiaj będę przybliżał te sposoby, ale może zanim dojdziemy do takiej pięknej cebuli sztuki, jak to udało mi się znaleźć, to jeszcze przed nami kilka podstawowych zasad. O czym dzisiaj będziemy mówić? O pomysłach na oszczędności. A o czym nie powiemy? O tym, za co może nam być później wstyd. Czyli nie będę mówił o zakładaniu setek kont z kuponów, czy o tym, co się pojawiało niedawno w branży, czyli zakładanie samych stowarzyszeń tylko po to, aby dostać Google Grants, czy po prostu manipulacji reklamami i zabawę w kotka i myszkę z moderacją. O tym nie będę mówił. Tutaj sam mam historyjkę, kiedy po szkoleniu, jednym z pierwszych szkoleń z Google lata temu, pracownik Google zadał mi pytanie: moment, Krzysiek, to ty jesteś ten od tych kuponów z Niemiec? I prawie zakrztusiłem się wtedy tym podanym obiadem, bef stroganow, nie stroganow, żeby nie obrażać tutaj carskiego narodu, bo oni to wszystko kontrolują. I nawet jak przymykają oko, to za jakiś czas może być jakiś problem i te problemy się pojawiają, więc te manipulacyjne techniki, znowu na inny raz, na inny webinar, dzisiaj będziemy mówić o rzeczach, które są zgodne z wszystkimi wyznacznikami, będziemy w pełni legalni, więc działajmy. W moich prezentacjach zawsze zapominam podkreślić, jak bardzo przydatny tutaj może być mój zespół i poprosiłem ich, mówię o cebula deals, o growth hackach. Nie lubię tego słowa, ale to są właśnie haki. Jak tutaj podejdziemy do tematu? No i mój zespół pomógł. Nie ma haków, jest ciężka praca i regularna optymalizacja. I to jest prawda, bo większość z tych sztuczek niestety robi już dużo osób. Ale i tak starałem się wybrać takie, których dużo osób nie będzie robiło, które jednak będą pewną strategiczną przewagą, bo niektórym po prostu się nie chce poświęcić więcej czasu i my dzięki temu będziemy mogli wygrywać trochę aukcji. Ale zanim przejdziemy do cebula deals, 3 rady. W moim ostatnim webinarze mówiłem, na czym tracimy pieniądze,
a okazuje się, że jeszcze u niektórych to jest praca u podstaw. Znaczy, cofnijmy się przy wszystkich magicznych ustawieniach konta. Zacznijmy od tego, że polecam nie używać AdWords Express. Naprawdę nie mogę znaleźć uzasadnienia, dlaczego warto by było użyć tego narzędzia, poza jakąś absurdalną oszczędnością czasu, która i tak nie zwróci nam się w ustawieniach kampanii. AdWords Express polecany dla biznesów małych i lokalnych. Ja wiem, że biznesy małe i lokalne to biznesy, które często są największym wyzwaniem dla agencji. To znaczy mamy mało budżetu, a musimy osiągnąć super wyniki. Mamy bardzo konkurencyjny rynek i jakoś trzeba się zmieścić w tym budżecie. Więc polecam stosować pełną wersję Google AdWords. Nawet jeżeli będzie nas to kosztowało trochę więcej czasu, to powinniśmy w tym kierunku działać, żeby używać pełnego interfejsu. Druga zasada, te browdy wspomniane w wcześniejszym czasie. Pamiętajmy, że dopasowania słów kluczowych działają bardzo, bardzo szeroko. Tutaj mamy kampanię na torebki damskie z wieloma różnymi słowami. Zobaczmy, jakie słowa powodowały wyświetlenie reklamy przy dopasowaniu przybliżonym, czyli tym broad. I zobaczmy, jak dużo rzeczy użytkownicy mogą wpisywać. Pierwsza rada jest taka, że jeżeli nie mamy poradników w naszej witrynie i nie mamy informacji, jak zrobić torebkę ze sznurka bawełnianego na szydełku, to albo to wyłączamy, albo zgłaszamy się do Basi Stawarz, która pomoże nam z kontentem, bo bez odpowiedniej treści nie możemy walczyć o takie słowa kluczowe, to po prostu mija się z celem. Zobaczymy to na wynikach w konkretnych kampaniach. I ostatnia porada przed Cebula Deals, jak nie działa dopasowanie reklam. Google AdWords jest tworzone w oparciu o kampanię, a w kampaniach mamy grupy reklam. Do grupy reklam trafiają słowa kluczowe, mówię tutaj o sieci wyszukiwania, i reklamy. I teraz totalnym nieporozumieniem jest to, żeby interpretować to w ten sposób, jak teraz powiem. Mamy grupę reklam, która ma trzy słowa kluczowe, wegańskie pierożki, bezglutenowe pierożki i pierożki z lukrem i trzy reklamy. Kup wegańskie pierożki, kup bezglutenowe pierożki i kup pierożki z lukrem. Bardzo dużo osób, to wychodzi na szkoleniach, na wszelkiego rodzaju prelekcjach, myśli, że Google automatycznie dostosuje, jeżeli ktoś pisze wegańskie pierożki, to zobaczy reklamę wegańskich pierożków. Nic bardziej mylnego. My musimy mieć każde słowo w danej grupie dopasowane do każdej z reklam, bo ustawienia wyglądają w ten sposób, czyli będzie wybierał daną reklamę, ale nie per słowo kluczowe. Pamiętajmy o tych trzech zasadach, bo one myślę, że świetnie dopełniają tego, co mówiłem w poprzednim webinarze. A teraz do rzeczy. Cebula Deals. Najpierw zaróbmy więcej w sieci reklamowej Google. Typowa kampania, jak ją uruchomimy, będzie miała bardzo niski CTR. CTR to klikalność, czyli ile osób, jaki procent osób klika w naszą reklamę. Dlaczego? Bo reklamy wyświetlają się przy okazji. Czytam jakąś super ważną plotkę na pudelku i tam męczy mnie reklama czegoś, co powinienem już od dawna kupić. I ja nie klikam w tą reklamę, oglądam ją. Wysoki współczynnik odrzuceń, no bo widzę reklamę jakiejś ciekawej rzeczy, nowego drona, no i tak go nie kupię, ale i tak sobie kliknę, zobaczę, jestem apaczem, więc wysoki współczynnik odrzuceń. No i często zero konwersji bezpośrednich, no bo to nie jest ten moment, kiedy chciałem kupić tego drona, może jego kupię za tydzień, za miesiąc, może dzieciom na urodziny, aha, dzieciom, ale będę tutaj widział, będę miał styczność z marką, więc kampanie w sieci reklamowej będą budowały markę. No dobrze, nie do końca. Będą budowały markę, jak mamy naprawdę już świetne podstawy. Może będziemy mieli takie reklamy, które będą na czasie, albo będziemy mieli produkt, którego nikt nie szuka, bo raczej mało osób wpisuje w Google, chciałbym sobie kupić kubek, który wie, co jest w środku. Zazwyczaj, nawet w poniedziałki rano, wiemy, co mamy w swoim kubku. Więc jak tą kampanię ulepszyć? Musimy poszukać takich osób, które mają za dużo kasy. Jednym z takich metod jest celowanie w osoby, które posiadają iPhone'a. Oczywiście nie sprowadza się to tylko do iPhone'ów, ale to jest jeden z najlepszych segmentów, jakie możemy znaleźć. Chodzi tutaj też o inne flagowce i o inne telefony, które mają bardzo rozbieżny stosunek ekonomii do tego, co jest w środku. Czyli płacimy tam też dużo za markę i prestiż. Nie będziemy tutaj celować w użytkowników Xiaomi, czy Xiaomi. Nigdy nie umiem poprawnie tego wymówić, dlatego że oni raczej będą szukali sami Cebula Deals, ale jeżeli użytkownicy iPhone'ów mają większe zasobności, większe możliwości, większe zasoby, jeżeli chodzi o portfel, to możemy do nich dotrzeć. Ale zróbmy z tego podwójny Cebula Deal. Ja jako ojciec trójki dzieci, które budzą mnie o 6 rano, uwielbiam takie gify, bardzo mnie relaksują. Czyli dwie pieczenie na jednym ogniu, ustawienie naraz, na przykład na iPhone'a czy na iPada, kierowanie reklamy i uwaga, tylko wtedy, kiedy podłączeni jesteśmy do Wi-Fi.
Oznacza to, że celujemy do konkretnych osób, które używają drogiego sprzętu i uwaga, są podłączone pod szybki, zazwyczaj internet. A Wi-Fi to zazwyczaj praca lub dom, częściej dom, to zależy od pory dnia, to też tym możemy sterować. I dzięki temu cała nasza kampania zawężona wyłącznie do takich osób ma zdecydowanie większe szanse na sprzedaż. Rośnie konwersja, rośnie zainteresowanie, rośnie nawet czas spędzony na stronie, dlatego że ktoś jest podpięty pod Wi-Fi. Polecam testować i polecam docierać właśnie do konkretnych segmentów. My często mówimy, nie, to jest reklama mobilna, ona nie sprzedaje, nic bardziej mylnego. Te kampanie, trafiając do lepszego odbiorcy, dają świetne wyniki w porównaniu do takiej ogólnej kampanii, która trafia do wszystkich modeli urządzeń. Mamy drugą opcję. Wykluczanie, wykluczanie i jeszcze raz wykluczanie. Jak możemy wykluczyć niepotrzebnych użytkowników, tych, do których nie chcemy dotrzeć? Jest kilka na to sposobów. Po pierwsze, jak prowadzimy kampanię w sieci reklamowej, to warto zobaczyć, co się dzieje w naszych miejscach docelowych, czyli gdzie faktycznie reklama się wyświetla. I zobaczymy na pierwszym miejscu najciekawsze portale, onet.pl. Ale moment, jeszcze Anonymous Google. O co tutaj chodzi? Część stron wydawców jest blokowana, nie jest pokazywana i będziemy oglądać tylko dane połowiczne. Gdybyśmy weszli dalej w tym raporcie, zobaczymy konkretne ID i będziemy znali konkretne dane dotyczące strony, ale nie jej nazwę, nie jej miejsce. I co się okazuje? W momencie, kiedy my będziemy optymalizowali tutaj w kierunku lepszych miejsc docelowych, nie będziemy mogli sprawdzić, jak nasza reklama na takiej stronie wygląda. Więc nie chcielibyśmy za dużo takich stron mieć w swoim gronie, stron, na których się reklamujemy. Bo może nie trafiamy do organizacji Anonymous, ale trafiamy do osób, których nie możemy sprawdzić. Trafiamy do osób, które tak naprawdę będą poza naszą pełną kontrolą. Nie widzimy, gdzie ta reklama się wyświetliła. Czy to było kliknięcie, które nam się bardzo podoba wokół świetnej treści, czy kliknięcie bardziej przypadkowe. Otwieramy raport, który jest bardziej szczegółowy. I tutaj nagle przestajemy przejmować się anonimowymi stronami. Zobaczmy, moja reklama pojawiła się w jakiejś aplikacji mobilnej, ktoś grał w grę, moja reklama pojawiła się przy jakichś testach na egzamin zawodowy, moja reklama pojawiła się na artykule na Wyborczej, ale może niekoniecznie dobrze wizerunkowo moja marka reklamuje się akurat na takich artykułach. Trzeba to bardzo dobrze sprawdzać. Bardzo dobrze tego trzeba pilnować. I tutaj tak naprawdę, jeżeli będziemy prowadzili jakąkolwiek kampanię w sieci reklamowej Google, to musimy pilnować tych miejsc, wykluczać je i stosujemy nawet nie setki, ale tysiące często zawężeń. Osoba, która pracuje z AdWords długo, ma już takie strony sprawdzone i ma mnóstwo takich ustawień. I zaglądając do tego raportu, bardzo często będziecie mieli taką właśnie reakcję. Co tam jest? Bo jest tam ogromny śmietnik i możemy znaleźć tam bardzo, bardzo dziwne strony. Jak sobie z tym radzimy globalnie? Mamy opcję kategorii witryn, gdzie możemy wykluczać wszystkie treści drażliwe, ale też typy miejsc docelowych. Reklama na zaparkowanych domenach? Możemy wyłączyć. Reklamy na stronach błędów? Możemy bez problemu wyłączyć. Możemy również wykluczyć AdSense for Mobile Apps.com. To znaczy, że wyłączamy wszystkie reklamy trafiające do aplikacji mobilnych. Dlaczego to warto robić? Wyobraźmy sobie taką sytuację. Lecę z moimi dzieciakami samolotem. Wtedy grają sobie w jakieś gry i używają mojego telefonu. Nie wyświetlą mi się reklamy, bo jesteśmy w samolocie odpięci. Wszystko jest ok. Ale po jakimś czasie odpalają tą samą grę i grają sobie już w domu, podpięci pod Wi-Fi. Co się dzieje? Wyklikują budżety reklamowe. Reklamy dostosowane do mojego wieku, do mojej płci, często do moich zainteresowań, z wysokimi stawkami, są klikane przez moje dzieci. Często łapałem się na sytuacji, że miałem otwartych dużo zakładek. Pytam, dlaczego klikacie w te reklamy? Bo za kliknięcie w reklamy są jakieś tam dodatkowe punkciki, pieniążki i inne takie rzeczy. Okazuje się, że w tych grach nie ma tak. W innych grach tak było, w innych sieciach, ale dzieciaki się nauczyły, że jak będą klikać w te reklamy, to coś może dostaną, a poza tym tam są inne ciekawe rzeczy, które chcieliby zobaczyć. Więc bardzo uważajcie, bo reklama
w aplikacjach mobilnych, to często jest pole minowe. Wyłapujemy takie aplikacje mobilne, gdzie często sami byśmy mogli przypadkiem kliknąć w taką reklamę. Myślę, że świetnym przykładem jest tutaj kampania IKEA, która zrobiła specjalne banery, które pytały, czy na pewno chciałeś mnie kliknąć. Oni specjalnie wyszli naprzeciw użytkowników, którzy bo wiedzieli, że często frustrujemy się przez przypadkowe kliknięcia reklam. Co dalej? Możemy przeanalizować nieprawidłowe interakcje. Mamy tutaj przykład kampanii remarketingowej i my wiemy, że nasza kampania trafia bardzo często do osób, które są po prostu z naszej branży. Załóżmy, że mamy świetnego bloga, na blogu piszemy jakieś informacje branżowe. Kto je czyta? Parę procent osób, które mogą być klientami, a reszta to jest branża. Jeżeli byśmy wysyłali te reklamy do branży, one byłyby klikane. Po prostu z zainteresowania, ale też często wyklikiwane. Google broni się przed tym i wyłapuje te nieprawidłowe interakcje, no i widzimy, jak duży współczynnik, co piąte kliknięcie w naszym remarketingu było oznaczone jako nieprawidłowa interakcja. Czyli co piąte kliknięcie było już automatyczne, albo wyklikiwane, albo powielane. Reguł, które Google stosuje, jest bardzo dużo. Teraz jak się przed tym zabezpieczyć? Po pierwsze, warto blokować IP swoje konkretnej konkurencji. Skąd dostać IP konkurencji? Na przykład z maila, który z nimi wymienimy, albo po prostu z logów serwera. Możemy też sprawdzać, jak się zachowuje konkurencja. Część firm ma taką zasadę, że osoby, które trafiają na stronę dotyczącą pracy, też są wykluczane z reklam. Tutaj mówimy o kodach remarketingowych, które zadziałają przy większej ilości użytkowników. Ale możemy się zastanowić, czy tego bloga warto reklamować w remarketingu lub nie, również go po prostu wykluczyć. Ale nie zawsze będziemy mogli wykluczyć IP. Dany użytkownik może mieć po prostu zmienne IP albo korzystać z komórek. Nie można też wykluczać kierowania, czyli mamy kierowanie na cały kraj, Polskę, i wykluczamy sobie na przykład siedzibę naszej konkurencji i promień dookoła 1 km. Niestety to nie zadziała. Ale co można zrobić? Można dostosować stawkę na minus 90%. Uwaga, jeżeli stosujemy strategię CPA, czyli Cost Per Action, czyli Google automatycznie ustala stawki, aby osiągnąć jakiś poziom konwersji, no to niestety to dostosowanie minus 90 przestanie działać. I ono też nie jest idealne, od razu to podkreślam. Idealnie by było, gdybyśmy mogli wykluczyć IP konkretnej konkurencji. Ale mamy również takie sytuacje, gdzie my wiemy, że jakiś zakład, fabryka, duże biuro firmy jest w konkretnym mieście, byliśmy w stanie poświęcić nawet na tej całej mapie Polski i wykluczyć całe konkretne miasto, bo wiedzieliśmy, że tam wypadamy gorzej. Generalnie na zakładce wymiary łatwo znaleźć takie miasta, gdzie wypadamy gorzej, gdzie ktoś nas nie lubi, albo po prostu mamy tam lokalną, bardzo mocną konkurencję. Wtedy nie warto reklamować się na terenie całego kraju. Warto również mieć listy słów wykluczających. I ktoś powie, no moment, jak te słowa mają się w ogóle do mojego biznesu, to jest lokalny fryzjer. Otóż słowo praca wtedy jest świetne do wykluczenia i słowo gry, bo dzieci będą wpisywały gra fryzjer i będą wyświetlały naszą reklamę i będą klikały w tą reklamę, często też bezwiednie. Sprzedajemy coś, książkę, film, bardzo trudno będzie zrobić dobrą kampanię, bo osoby będą wpisywały tytuł po to, aby to pobrać za darmo. CDA, chomiki, torenty i tak dalej. Takie listy słów kluczowych warto mieć stworzone wcześniej i używać ich cały czas. Dlatego, że jak zobaczymy, poprosimy Google'a o wyświetlenie słów kluczowych, na które nasza reklama się wyświetlała i była klikana, to zobaczymy, że widzimy tylko bardzo mały procent tych wyświetleń. Bardzo dużo słów nie będzie nam po prostu pokazane. I jeżeli chcemy sobie podnieść wyniki, mniej płacić za taką reklamę, to musimy wykluczyć te słowa od razu. Zdziwilibyście się wszyscy, gdybyście zobaczyli, co ludzie wpisują w kontekście słów nago. Tutaj często analiza tych raportów nie będzie pokazywała nam tych słów w ogóle, więc z góry zakładamy, że chcemy coś wykluczyć. Co możemy również wykluczyć? Konkurencję. Czasami warto, a czasami nie warto wykluczać konkurencji. Czasami konkurencja jest bardzo mocna, ale w okresie prezentowym, kiedy kupujemy prezenty dla rodziny i swoich bliskich, bardzo często łamiemy nawyki. Czyli w momencie, kiedy dla siebie wybrałbym tylko danej marki telefon, tak już kupując dla kogoś, niekoniecznie jestem przywiązany do tej marki. Tutaj warto rozważyć konkretne momenty czy konkretne nazwy konkurencji, ale uwaga, nie stosujmy ich w reklamie, za to nas może czekać nieprzyjemność już nawet w sądzie. Trzeci cebula deal jest RLSA jako rozszerzenie zasięgu.
LLSA to listy remarketingowe w sieci wyszukiwania, czyli po prostu remarketing w wyszukiwarce. Jak on działa? Po prostu nasz użytkownik wchodzi na stronę i dzięki temu, jak drugi raz wpisuje jakieś słowo kluczowe, nasze ważne, to będąc na naszej liście remarketingowej, może je zobaczyć. Może zobaczyć naszą reklamę. Reklamę dostosowaną do niego. Reklamę, która będzie na przykład wyżej, bo możemy dostosować również stawki. Możemy przebić konkurencję, no bo ktoś już u nas był. Możemy stworzyć różne kategorie remarketingu, na przykład wszyscy, którzy byli na naszej stronie, czy stronie głównej, wszyscy, którzy byli w danej kategorii, albo oglądali konkretny produkt, albo porzucili koszyk, to bardzo ważna kategoria, albo tacy, którzy u nas już coś kupili, albo skonwertowali, wypełnili formularz kontaktowy. Tylko że mamy jeden malutki problemik. Ten ciasteczkowy potwór jest bardzo głodny. Potrzebujemy aż 1000 ciastek, żeby taka lista zadziałała. Więc wróćmy tu, większość z tych kategorii na małej stronie jest dla nas zupełnie niedostępna. Stosujemy trzy takie złote kategorie wtedy. Wszyscy, którzy byli na naszej stronie, i tu uwaga, Cebula Deal, zoptymalizujmy. Wszyscy, którzy byli na naszej stronie, ale spędzili na niej co najmniej 5-10 sekund, dlatego że wtedy to będzie wartościowa wizyta, a nie jeżeli ktoś był na naszej stronie przypadkiem. Druga lista to ci, którzy porzucili koszyk zakupowy, a trzecia ci, którzy byli, konwertowali po prostu. Mamy 1000 ciastek i lecimy dalej. Dlaczego warto o to walczyć? No tutaj mamy raport, który nam świetnie pokazuje, dlaczego walczyć warto o użytkowników powracających. W tym raporcie zobaczymy, że ilość transakcji, współczynnik konwersji bardzo różni się między użytkownikami, którzy są nowi, a użytkownikami powracającymi. Widzimy też, że średnia wartość zamówienia jest bardzo różna. Czyli ktoś, kto był u nas pierwszy raz, kupował zazwyczaj za mniej. Dlaczego? Bo jeżeli jesteśmy w nowym sklepie, którego nie znamy, no to możemy kupić, nie wiem, myszkę, klawiaturę i tak dalej. No ale czy kupimy laptopa? Raczej musimy się zastanowić. Musimy sprawdzić opinię o tym sklepie i tak dalej. Więc tutaj warto o tych użytkowników walczyć, żeby do nas wrócili. I jeżeli będziemy sprawdzać to, jak nasz użytkownik się zachowuje, to dojdziemy do takich danych, dojdziemy do wyników kampanii, które wyglądają w ten sposób. Kampania normalnie miała konwersję na poziomie około 1%. Pierwsze wyniki dotyczą listy osób, które do nas wróciły, czyli retargeting do osób, które były na naszej stronie. Współczynnik konwersji już skoczył na 2%. Druga kolumna, drugi wiersz, przepraszam, to te osoby, które były na naszej stronie i coś kupiły wcześniej. Współczynnik konwersji 8%, prawie 9%. Trzeci wiersz to już 12%. To te osoby, które były u nas, dodały coś do koszyka i go nie kupiły. I co zrobiły? Wróciły do Google'a, wpisały znowu to samo lub podobne słowo kluczowe i dzięki temu my ich złapaliśmy tutaj. Gdybyśmy mieli ograniczony budżet, gdybyśmy nie dostosowali stawek, moglibyśmy wyświetlić się za nisko, moglibyśmy wyświetlić się albo w ogóle się nie wyświetlić i po prostu stracilibyśmy tych użytkowników. Użytkowników, za których już zapłaciliśmy. Badania Google'a pokazują, że aż 96% kupujących nie kupi podczas pierwszej wizyty. To różni się oczywiście między sklepami, między stronami, ale wyobraźmy sobie taką sytuację. Mamy reklamę na Facebooku, ktoś zobaczył nasz ciekawy produkt, ale nie skonwertował, zapomniał, pomyślał sobie, to się nazywało tak, a tak, poszukam sobie w Google. Trafia do nas z organika albo po prostu przez kliknięcie z AdWords i kupuje. I najgorsze jest to, jeżeli on zobaczy naszą reklamę na Facebooku czy gdziekolwiek indziej, ale kupi u konkurencji, która jest wysoko w Google. Znajomość marki ma wpływ na sprzedaż, więc jeżeli pokojarzy te marki, to jest ok, ale my często nie pamiętamy mniejszych, drobnych marek. Więc co się dzieje? Tak, tracimy klientów, za których już płacimy. Czyli my płacimy za reklamę wizerunkową, komuś w głowie zasiewamy pomysł, kup sobie nowy rower, a on kupuje ten rower u konkurencji. Te nasze listy można wykorzystywać na różny sposób. Ktoś zna nasz sklep i zbliżają się święta, wpisuje słowo prezenty. Może wybrać prezenty u nas. Black Friday, nie wiem, nawet Dzień Babci. Jeżeli mamy odpowiednie produkty, warto reklamować się na słowa ogólne, rozszerzać swój zasięg. Nie reklamujemy się na słowo ogólne typu lodówki, tylko na konkretne modele i tam sprzedajemy. Wśród osób, które były na naszym sklepie i oglądały lodówki, jak najbardziej możemy już się reklamować na bardzo ogólne słowo lodówki. Może być bardzo ciekawy wynik takiej kampanii.
Możemy również znaleźć kategorię podobnych ciasteczek, czyli kierować do osób, które są podobne do tych, które u nas kupowały. Nie gwarantuje świetnych wyników takiej kampanii, ale wyobraźmy sobie celowanie do osób, które są podobne do kogoś, kto u mnie już kupił. Takie kampanie mogą mieć lepszy wynik niż typowa kampania RLS-a, niż typowa kampania nawet w sieci reklamowej. Mówimy tutaj o remarketingu w Google Display Network. Możemy również podkręcić reklamy i zmienić reklamę tak, żeby osoba, która była na naszej stronie i na przykład porzuciła koszyk w reklamie za pomocą tej opcji if, widziała: wróć do koszyka, bo zostawiłeś bałagan w naszym sklepie. Albo dla osoby, która nie skonwertowała, możemy tutaj wrzucić promocję. Nowym klientom możemy tą promocję zrobić mniejszą. Nagradzajmy klientów lojalnych. Jest mnóstwo opcji, które możemy wykorzystać za pomocą właśnie opcji if. Modyfikować reklamę możemy pod konkretnych odbiorców, ale również pod urządzenia mobilne. WordStream, świetny blog na tematy SEM, powiedział, że musimy robić takie reklamy, żeby się wyróżnić. Skoro mówimy o modyfikacji reklam, to powinniśmy przyjrzeć się naszej konkurencji. Wpisujemy adwokat rozwód Kraków. Dlaczego? Dlatego, że akurat taki był przykład WordStreama. Jak moja żona sprawdzi kiedyś moją historię wyszukiwania, to będę miał duży problem, ale zobaczmy ten przykład. WordStream mówi, że wszyscy prawnicy reklamują się dokładnie tak samo. Słowa kluczowe: adwokat, rozwód Kraków, wszędzie jest to samo. WordStream mówi, że warto zrobić reklamę, która się wyróżnia. Z kim jest teraz twój mąż? Zemścij się i zyskaj uśmiech na swojej twarzy. Okej, może ten przykład jest bardzo przesadzony, ale jeżeli będziemy właśnie w ten sposób myśleć, żeby się wyróżnić wśród tych reklam, no to będziemy mogli celować w wyższe współczynniki klikalności na przykład. Zobaczmy tutaj jeden z przykładów. Kancelaria adwokacka, która reklamuje się na Facebooku. Ruch prowadzony do Facebooka, automatycznie zadziałało rozszerzenie ostatnich wizyt, byłem tam 4 razy, dzięki temu reklama jest trochę większa, Facebook może przyciągnąć mój wzrok, będzie minus, jeżeli nie korzystam z Facebooka albo nie mam tam konta, ale możemy surfować na dobrym wyniku tej konkretnej domeny. To też jest jeden z trików, który można by nazwać Cebula Deals. Taniej, bo trafniej. To 4. Cebula Deal. Tani ruch jest bliżej nas. Zauważmy w tym raporcie, że każdy użytkownik, który był bliżej mojego biznesu, ten raport na zakładce wymiary, widok po odległości, będzie dostępny, jeżeli korzystam z rozszerzeń lokalizacji. I w tym raporcie będę mógł zobaczyć, że koszt samego kliknięcia, koszt konwersji, zainteresowanie moją reklamą, czyli współczynnik klikalności, może mieć korelację z odległością. I jeżeli mam lokalny biznes, powinienem reklamować się dookoła. Nie na całe miasto, na całą Warszawę, Kraków, Poznań, Wrocław czy Gdańsk. Na konkretną odległość. To jest bardzo ważne, aby precyzyjnie celować do użytkowników, którzy są na tyle blisko, że po prostu mogą nas odwiedzić. Precyzja może odnosić się również do demografii. Możemy w Google wyłączać konkretne grupy. I mamy tutaj taki przykład. Użytkownicy klikają, zapamiętajmy, 9, 30, 13% w rozkładzie wiekowym i nagle mamy 0, 31, 13, jeżeli chodzi o kliknięcia. Wyświetlali moją reklamę, ale nie klikali. Oddajcie mój CTR, dlatego że zaniżacie mi tak naprawdę wynik, więc ja powinienem wykluczyć przedział wiekowy 18-24, szczególnie, że to nie są osoby decyzyjne akurat w tej branży, którą reklamuję. Co mogę robić? Mogę robić precyzyjną reklamę w zależności od płci. Mogę doprecyzować znaczenie słów. Mamy trudne słowo stomatologia Kraków, które oznacza kierunek studiów, ale jeżeli wpisuje to osoba 45+, to najprawdopodobniej chodzi jej o dentystę. Możemy eliminować niekonwertujące przedziały wiekowe jak wcześniej, ale uwaga, jeżeli mamy słowo matura czy kursy do matury i wpisuje je osoba w przedziale wiekowym odpowiednim, osoba młoda, no to będzie szukała kursów dla siebie. Napiszemy reklamę: zapisz się na kurs maturalny. Ale jeżeli będzie to szukała osoba starsza, szuka, nie wiem, ma nadzieję, że wnuczek jeszcze tą maturę zda, szuka dla wnuczka kursów, to możemy: zapisz swoje dziecko, czy zapisz kogoś na ten kurs, i reklama będzie zupełnie inaczej napisana. Inne zalety. Możemy wypunktować i zmienić tą reklamę pod konkretnego użytkownika. To bardzo ważne, żeby dostosowywać reklamę, bo my stopniowo jesteśmy już do tego przyzwyczajani przez różne sieci reklamowe, że reklama jest dostosowana do naszej płci i wieku i różnych innych parametrów, takich jak zainteresowania. Ten raport pokazuje rozkład
kliknięć w ciągu dnia ze względu na porę dnia. Zauważymy, że wieczorem jest taniej. Średnie CPC, bardzo trudna branża finansowa, nagle nam spada. Wszyscy mówią, nie warto się wtedy reklamować, bo przecież nie mamy konwersji. Nieprawda, pojawiają się konwersje o 20, pojawiają się konwersje o 22. Jeżeli będziemy celować w tańsze kliknięcia i będziemy robić to dobrze, będziemy mogli zyskać tańsze konwersje. Warto tutaj stosować pełne spektrum pory dnia i aktywnie dostosowywać stawki. Nie wykluczać konkretnych pór dnia, dlatego że nie chcemy wtedy się reklamować wizerunkowo. Najważniejsze są konwersje, najważniejszy jest efekt reklamy i to, co ona finalnie nam przyniesie. Może być też po prostu taniej. Tu w jednej z kampanii dostosowaliśmy stawkę mobilną na minus 80%. Dlaczego? Dlatego, że było prawie zero konwersji, jeżeli chodzi o segment mobilny. Jaki jest efekt? Na komputerach, na laptopach i desktopach płacimy 75 groszy za kliknięcie, na komórkach 15 groszy. Widać różnicę? Po co przepłacaliśmy wcześniej? Możemy tym dostosowaniem zejść z kosztami niżej. I tak jest tam pewien zasięg, i tak coś osiągniemy, ale po prostu bardzo, bardzo taniej i będzie po prostu się to nam opłacało. Kierowanie na język i lokalizacja. Ten Cebula Deal jest dosyć ciekawy. Możemy wykorzystać sobie tutaj fakt, że Polacy nie siedzą tylko w Polsce, na szczęście. Jeżeli mamy typową kampanię i mamy kierowanie na cały świat, albo po prostu na Polskę, ale ze specjalnymi ustawieniami, zobaczymy, że większość konwersji będzie pochodziło oczywiście z Polski, szczególnie jeżeli mamy biznes w miarę lokalny. Ale popatrzmy, Niemcy, Wielka Brytania, Norwegia, Cypr, Czechy i tak dalej, wszystko pokonwertowało nam. Możemy teraz stworzyć kampanię, która jest kierowana na nasze słowa kluczowe, konkretne, i to może być segment B2B, ale nawet B2C, na inne kraje. Zadbajmy o to, żeby pojawiać się tam wysoko i zadbajmy o to, żeby było tam zawsze budżet, żeby wyświetlać się niemal zawsze. Dlaczego? Dlatego, że trafiamy do osób, które podróżują. Ja to widzę po sobie. Pod koniec urlopu już zaczynam sprawdzać maila, już nie mogę wytrzymać i wiem już, że jak zamówię coś kurierem, to zdąży przyjść w poniedziałek, we wtorek, ja zdążę też wrócić. Więc już zaczynam coś zamawiać, już zaczyna się siedzenie online pod sam koniec urlopu. I trafiamy do osób, które, uwaga, nie dość, że je było stać na podróże, to jeszcze mają ze sobą urządzenie, czyli zebrały laptopa albo telefon drogi, którym mogą przeglądać sieć, to jeszcze to są osoby, które często będą miały większy koszyk zakupowy właśnie dzięki temu, że są bardziej, po prostu są bogatsze. Więc możemy trafiać do osób, które podróżują. Możemy trafiać do osób, które podróżują w celach biznesowych. To jest świetny odbiorca. Możemy celować konkretne lotniska. Nie musimy reklamować się tylko poza granicami kraju. Wybierzmy kierowanie na konkretne lotniska. Inni już to wiedzą. Byłem w Hiszpanii, wyświetla mi się reklama, oczywiście tutaj Google, niedopasowana do mojego języka, ale obok polskie randki w Hiszpanii, tysiące Polaków umawia się tutaj. Muszę się zarejestrować. Oczywiście taką reklamę w moim przypadku lepiej od razu zablokować. Taniej i lepiej. Wyobraźmy sobie, że prowadzimy restaurację w Krakowie. Jakie napiwki zostawiają obcokrajowcy? Zazwyczaj wyższe, bo mają trochę inny przelicznik kosztów, bo płacą w euro. Jeżeli popatrzymy sobie tutaj na naszą reklamę, to zauważymy, że w podglądzie i diagnostyce reklam często nie będzie dostosowanych reklam lokalnych w innych językach, a Norwegowie odwiedzają nasze miasto często. Jeżeli zrobimy reklamę na słowa lokalne, norweskie, ale również po angielsku, to możemy przebić się przez ten cały wielki tłum reklamodawców, którzy ograniczają swoją reklamę tylko do języka polskiego i Polski i spróbować wyjść dalej. Jeżeli będziemy kierować reklamę, uwaga, na Kraków, ale na wszystkie inne języki, złapiemy osoby, które już są w Krakowie, a używają innego języka, dlatego że po prostu przyjechały ze swoim smartfonem, tabletem czy laptopem, który jest ustawiony na interfejs norweski czy angielski. Warto to wykorzystać. Daje to doskonałe efekty przy wszystkich biznesach lokalnych, które może dla hotelu nie zadziałać świetnie, bo hotel zazwyczaj już mam zabukowany, jestem w danym mieście, ale dla wszystkich wycieczek i lokalnych atrakcji może zadziałać bardzo, bardzo dobrze. MCK i remarketing. Szósty, przedostatni nasz Cebula Deal. MCK to moje centrum klienta. To takie konta, którym agencje zarządzają wieloma kontami pod spodem. Każdy może założyć takie konto i każdy może stosować na remarketing. O co tutaj chodzi? Możemy zastosować listy remarketingowe między dwoma stronami. Załóżmy, że mamy dwa sklepy. Jeden, który sprzedaje soczewki kolorowe i drugi, który sprzedaje okulary.
może się okazać, że warto wymienić się listami remarketingowymi między tymi sklepami. Dlatego, że jeżeli ktoś u nas odwiedzał, to może niekoniecznie kupić tylko soczewki, może też potrzebować okularów. Soczewek używa, jak wychodzi na zewnątrz, a jak siedzi w swojej piwnicy, to używa okularów, tak jest wygodniej. Więc możemy tutaj wymieniać się listami remarketingowymi. Po dużej ilości klikania, potwierdzaniu zmian, udostępnianiu list remarketingowych i dodaniu list remarketingowych utworzoną przez naszego klienta i zaakceptowaniu kilka tutaj zasad Google'a, musimy mieć na to zgodę oczywiście obu stron, możemy stosować te listy remarketingowe między kontami. I teraz wyobraźmy sobie, że mamy promocję między markami, możemy celować, wiemy, że ktoś był na tamtej stronie, odwiedzałeś sklep X, to zapraszamy również do nas. Celowanie w osoby, które nie kupiły, czyli nie kupił ktoś w sklepie X, możemy przywracać te osoby, możemy je zachęcić z powrotem przez pryzmat innego sklepu, innej marki. No i super, sprawa na koniec, celowanie w segment bogactwa. Ci, którzy kupują i kupują dużo. Jeżeli kupują dużo, wyobraźmy sobie, mamy remarketing w salonie Lexusa i remarketing w salonie z biżuterią. Ktoś, kto kupuje drogą biżuterię, drogie zegarki, widzi reklamy konkretnej drogiej marki. Możemy wymieniać się tymi remarketingami i warto to robić, bo możemy to robić bardzo prosto z poziomu moje centrum klienta MCK. Siódmy i ostatni Cebula Deal na dzisiaj i będzie wreszcie już czas, żeby wrócić do swoich codziennych obowiązków, poniedziałkowych prac, które czekały na nas przez cały weekend, to gotowce i rzeczy, które możemy dostać za darmo. Jeżeli chcemy stworzyć dobrą reklamę, to często potrzebujemy grafika, ale grafik też często nam powie, że ta reklama go przerasta, bo my chcemy reklamę dynamiczną, chcemy reklamę animowaną. Okazuje się, że mamy darmowe narzędzie Google Web Designer, które wymaga ogromnej dozy cierpliwości, bo często się wiesza, jest wiecznie w fazie alfa i po prostu się psuje, ale zanim tam coś zaprojektujemy, minie mnóstwo czasu. Polecam zerknąć na stronę codecanyon.net, bo tam możemy kupić gotowe wyglądy banerów do użycia w Google Web Designer. Są dosyć tanie, więc tutaj całkiem niezły cebula deal i możemy je sobie dostosować, zmienić kolory, zmienić zdjęcia, po prostu użyć je jako reklamy dynamicznej. Są to reklamy w HTML-u 5, nie we Flashu, czyli w formacie, który przestał działać w Google. HTML 5 zastąpił Flasha i świetnie działa, możemy tutaj świetnie optymalizować nasze reklamy, bo bardzo dynamicznie możemy zmieniać tą, na przykład promocję, która wyświetla się na tej reklamie. Polecam sprawdzić te gotowce, a na siostrzanej stronie The Code Canyon, czyli Graphic River, znajdziemy również konkretne wyglądy banerów. Nawet nie musimy ich kupować, nie mówię tutaj o kradzeniu, tylko o inspirowaniu się, czyli możemy zobaczyć, jak wygląda reklama, może coś ciekawego, a jeżeli nam się spodoba, kupmy i wtedy będziemy mogli wykorzystywać do celów komercyjnych taką konkretną reklamę. Darmowe są również skrypty. Skrypty w AdWords to coś, co zastępuje nam bardzo często język programowania, po prostu zastępuje nam API. Zarówno WordStream, jak i Kozaj mają świetne artykuły na ten temat. WordStream pokazuje 5 skryptów dla początkujących, a jak ktoś chce dużo inspiracji, to zobaczcie na Kozaj, przepraszam za wymowę tej nazwy, tam jest aż 100 skryptów. O co tu chodzi? Chodzi o automatyzację pewnych działań, wyłapywanie pewnych zmian na swoim koncie. I teraz ktoś napisał skrypty, daje je nam za darmo, a my często nie wiemy, że my coś powinniśmy robić. Skrypt, który wyłapuje na przykład reklamy, które słabo działają. My nie wiedzieliśmy, że w procesie optymalizacji musimy to sprawdzać. Załóżmy, że jesteśmy nowi w AdWords. Te nazwy skryptów i to, co one robią, już są doskonałą inspiracją do tego, jak używać AdWords. Darmowe są również wtyczki. My bardzo często mówimy o content marketingu w kontekście tekstu, ale zapominamy o tym, że drugą największą wyszukiwarką w Polsce jest YouTube. Jeżeli będziemy nagrywać nawet amatorskie filmiki i dobrze je opisywać tytułem, tagami, opisem, będziemy łapać zasięg organiczny z YouTube'a. Na YouTubie ludzie szukają bardzo dużej ilości rzeczy podobnych do tego, czego szukają w Google. Jak optymalizować tytuły? Jak sobie poradzić z tagami? Darmowa wtyczka VidIQ bardzo dużo nam tutaj podpowie. To jest jedno z moich ulubionych narzędzi przy budowaniu organicznego zasięgu, jeżeli chodzi o YouTube. Polecam za darmo dodatek do Chrome. Mamy również stragan z AdWords.
Ja zawsze powtarzam, że rynek agencji jest nienasycony. Przy różnych ankietach, które prowadziliśmy, okazuje się, że agencje odpowiadają między 15 a 25% wszystkich prowadzonych kampanii w danej konkretnej branży. To 15% było w branży e-commerce. Mamy również freelancerów czy osoby, które są zatrudnione do tego konkretnie, ale pamiętajmy, że rozmawiając z agencją, już dowolną nawet agencją, mamy możliwość użycia najbardziej już tutaj celującej w pieniądze Cebula Deal, czyli po prostu kuponu, który może do 600 zł nam zwrócić naszego wydanego budżetu, czyli zwiększyć, zdublować ten budżet. I każda osoba, która ma ochotę zacząć przygodę z AdWords, powinna z takiego kuponu według mnie skorzystać. Mamy również darmową analitykę Google Analytics, ale często nie umiemy wyciągać z niej wniosków. Dlatego polecam, nawet jeżeli prowadzimy kampanię sami, to znaleźć agencję, freelancera i zapłacić mu za konsultację. Już w pierwszych 5-10 minutach, kiedy taka osoba zerknie na nasze konto, które prowadzimy sami, dowiemy się o kilku rzeczach, które możemy po prostu ulepszyć. Więc jeżeli przeglądamy te wszystkie oferty AdWordsowe, niekoniecznie musimy komuś oddawać od A do Z prowadzenie kampanii. Wiem, że często lubimy mieć po prostu pełną kontrolę nad tym, co robimy, albo robić coś samemu, ale już konsultacje, wdrożenie zaawansowanej analityki może nam pomóc. I mówię to nie tylko dlatego, żeby coś sprzedać, mówię to po prostu z doświadczenia. Jeszcze nie widziałem takiej kampanii, której po prostu nie dałoby się ulepszyć, a często popełniamy jakieś trywialne błędy, których jedna osoba nie wyłapie, przegapi. A już jeżeli poprosimy freelancera o konsultację, to on w ciągu momentu nam wyłapie takie rzeczy, bo po prostu robi to codziennie dla wielu, wielu swoich klientów. I jeżeli chcemy się rozwijać w AdWords, to mamy darmowe kursy. Po wpisaniu w Google AdWords Academy znajdziemy 5 darmowych kursów, bardzo ciekawych. Tutaj polecam zdecydowanie kurs dotyczący Consumer Match. Ten kurs mówi o tym, jak używać remarketingu w oparciu o listy mailowe. Jeżeli wysyłamy mailingi do naszego klienta i ten klient tego naszego maila nie czyta, wrzuci go do jakiejś automatycznej reguły albo trafiamy do spamu, to nawet tutaj wszystkie pomysły, które usłyszymy od różnych e-mail marketerów, nam nie pomogą, dlatego że już gdzieś tam mogliśmy wpaść w tą otchłań, już nie wrócimy. I jak można takiego użytkownika jeszcze złapać, jak można do niego wrócić? Właśnie za pomocą Consumer Match. I tutaj lepiej wykorzystamy te nasze listy remarketingowe, właśnie lepiej wykorzystując nasze maile, nasze bazy z newslettera, bazy osób, które u nas kupiły. Oczywiście musimy mieć zgody marketingowe, ale zakładam, że je posiadamy. Te 5 darmowych kursów możemy sobie rozwinąć przez kursy na stronie udemy.com. I teraz tam kurs, najlepszy kurs AdWords, który tam się znajduje, kosztuje $140-190, ale uwaga, jeżeli zaczniemy go sobie obserwować, to możecie trafić na Cebula Deals tak jak ja. Ja do tego kursu dostałem się za chyba niecałe $10, bo była akurat jakaś promocja w Black Friday, dlatego warto śledzić tą stronę i okazję. Ja wiem, że i tak część z nas nie ma czasu w ogóle podejść do takiego kursu teraz, tylko będzie to odkładała na później, stąd warto to śledzić, złapać okazję i wtedy może będzie motywacja do dalszego uczenia się. To wszystko, co przygotowałem na dzisiaj. Pewnie przejdziemy teraz do odpowiedzi na pytania. Widziałem mnóstwo tych pytań, mam nadzieję, że na wszystkie uda się odpowiedzieć. Bardzo dziękuję za uwagę osobom, które już muszą wracać do swoich obowiązków. Zapraszam do kontaktu na LinkedInie, do zadawania pytań, również mailowo. Wiem, że część z nich nie chcemy zadawać publicznie, więc chętnie tutaj pomogę w ramach tego webinaru. I czekam już tutaj na Piotrka, widzę, że się pojawił. Tak, dokładnie. Dzięki Krzyśku naprawdę za wartościowy webinar. Ja myślę, że wielu rzeczy sam nie widziałem i pewnie będziemy w bardzo szybkim czasie wdrażać. Tymczasem, moi drodzy, przejdziemy do sesji pytań i odpowiedzi, więc zachęcam was śmiało, piszcie proszę na czacie pytania, a postaramy się wybrać najciekawsze i do 11 na nie odpowiedzieć. Okej, to może przejdziemy, Krzysztofie, do pierwszego pytania. Jeśli. Jasne. Jeśli już jesteś gotowy. Pierwsze pytanie, takie widziałem, że wcześniej Izabela zadawała. Czy jeśli robimy reklamę po raz pierwszy, to lepiej ją od razu ustawić na szeroki
zasięg i później optymalizować reklamę, czy lepiej jednak od razu starać się targetować jak najwęższą grupę docelową? Przeskakiwałem między udostępnieniem ekranu a kamerą, więc jeżeli mógłbyś powtórzyć, przepraszam. Okej, dobra. Izabela się pytała, czy jeśli ustawiamy pierwszą kampanię dla danego sklepu, dla danej firmy, tak, wcześniej tego nie robiliśmy, to czy lepiej na samym starcie robić szerokie reklamy, tak, targetować szeroko i później optymalizować, czy od razu na już w pierwszej reklamie kierować do zawężonych grup docelowych? Zdecydowanie zacznijmy od mniejszego zasięgu, bardziej precyzyjnego, bo jeżeli będziemy startować od dużego zasięgu, możemy po prostu przepalić nasz budżet. Zanim okaże się, czy nasza strona faktycznie konwertuje, musimy wydawać pieniądze na coś konkretnego. Czyli jeżeli, nie wiem, mam jakiś park maszynowy i mam nawet słowo wynajem maszyn, to słowo wynajem maszyn może oznaczać koparko, spycharki, młoty pneumatyczne i tak dalej. Wynajem podnośników koszowych będzie precyzyjnym słowem dla mnie. I teraz ja zawsze staram się stosować dopasowanie ścisłe i dopasowanie do wyrażenia. Dopasowanie do wyrażenia poluje na nowe okazje, ale przy dopasowaniu do wyrażenia, które wrzucam w innej grupie reklam po prostu, stosuję dużo niższą stawkę. Dlatego, że to, co może się tam odmienić, to może być po prostu coś, co dla mnie nie jest trafne. Więc jeżeli płacę za jakieś słowa kluczowe, które są nietrafne, chciałbym płacić mniej. Zdecydowanie od wąskich kampanii do szerszych i ja też polecam, jeżeli ktoś planuje na przykład, że mamy kampanię na pół roku, chcemy wydać 1000 zł miesięcznie, to nawet kosztem tego, że nie wydamy tych pieniędzy w pierwszym miesiącu, lepiej oszczędzić ten budżet, najpierw zoptymalizować kampanię, poprawić stronę, zobaczyć, że faktycznie jest jakiś efekt i dopiero później wydawać większe środki. No super, dzięki za odpowiedź. Myślę, że nie tylko Izabeli, ale na przykład mi też troszkę podpowiedziała. Natomiast przechodząc do kolejnego pytania, to może zapytam, przedstawię pytanie Małgorzaty, która pisze, że zna wiele osób, nawet takich pracujących w działach marketingu, które uważają, że reklamy AdWords są bez sensu, bo nikt w nie nie klika, a tłumaczą to po prostu tym, że ja nie klikam, więc na pewno inni też nie klikają. Czy jest jakiś sposób, żeby przekonać tych ludzi do stosowania reklam Google? No, to jest argument, który my też bardzo często słyszymy na spotkaniach z klientami, którzy podczas tego spotkania potrafią kliknąć w taką reklamę. Wydaje mi się, że jest to taki mit, z którym no, nie ma sensu jak gdyby walczyć w ogóle, dlatego że gdyby nikt nie klikał w reklamy AdWords, to Google nie prowadziłby tyle projektów badawczych, nie rozwijałby się tak mocno. Płacimy tam za kliknięcia, więc wystarczy uruchomić reklamę na konkretne słowo kluczowe i zobaczyć, jak dużo osób klika. Żyjemy też w dobie adblocka, więc wiemy, że część osób, a Polska na tym w rynku międzynarodowym adblocka się wyróżnia, bardzo dużo osób u nas korzysta z adblocka, wcale im się nie dziwię, patrząc na niektóre strony i przepełnienie reklamami. A reklama AdWords jest oceniana przez użytkowników jako najmniej inwazyjna, najmniej denerwująca ich, bo jest reklamą, która odpowiada na ich konkretne zapytania. Więc jeżeli nie AdWords, to jaka jest alternatywa? Niektórych rzeczy nie da się reklamować tak skutecznie na Facebooku, chociaż tutaj nie ukrywam, reklama na Facebooku jest drugim narzędziem, z którego bardzo lubię korzystać, uzupełniać. Mówiłem o remarketingu, nie wyobrażam sobie, żeby prowadzić kampanię remarketingową tylko w sieci reklamowej, a zapomnieć o Facebooku, bo tak, bo na przykład powiem, że nie wiem, ludzie poważnie nie używają Facebooka. Nie można w ogóle zakładać o innych użytkownikach praw, które mamy o sobie. Musimy patrzeć tutaj bardziej na konkretne, solidne dane, a nie na to, co nam się po prostu o nich wydaje. Więc jak najbardziej ludzie klikają w tą reklamę. Gdyby nie klikali, to pozycjonerzy byliby zachwyceni, mieliby więcej klikalności i pracy. My byśmy wtedy cały nasz stragan z AdWordsami zwinęli i tylko wszędzie SEO, SEO, ale jednak klikają w te reklamy. Super. A przechodząc do kolejnego pytania, bo widzę, że wiele razy się pojawiła się kwestia kampanii w B2B w AdWords, tak? Czyli, czyli nie kampanii dla sklepów internetowych, a kampanii dla firm, które sprzedają usługi i produkty innym firmom. Na ile to ma sens, dlaczego tak i
i co byś poradził działając przy kanale B2B? Kampania AdWordsowa przy B2B, szczególnie przy tych trudnych, niszowych tematach, które są bardzo obstawione przez różnych innych reklamodawców, będzie dawała najlepszy efekt, jak zastosujemy kompletną dywersyfikację różnych metod reklamowych. No i przez tą dywersyfikację finalnie ich synergię. Trudne słowa i bełkot marketingowy, ale o co chodzi? Chodzi o to, że AdWords powinien być tylko częścią tego, co robimy. To, że my pojawiamy się gdzieś na jakichś targach i ktoś nas później szuka, powinno być po prostu to ułatwione za pomocą AdWords. Powinniśmy obstawiać najlepsze słowa kluczowe, ale również dbać o wizerunek, czyli będzie tutaj bardzo mocno działał remarketing. Nieraz widzieliśmy konwersje z remarketingu, które pojawiały się naprawdę na bardzo dziwnych stronach, w poważnych branżach, których wydatki, zakup jakiegoś projektu czy oprogramowania, to są dziesiątki tysięcy złotych. Działa to dlatego, że ktoś musi się do nas przekonać. Teraz był na naszej stronie 5 minut, ma na biurku 5 ofert konkurencji i nagle wchodzi na stronę główną Onetu i widzi tam naszą reklamę, ale to musi być przemyślane. Raz niech zobaczy jakąś opinię o nas, drugi raz zalety, trzeci raz, że jesteśmy zaufanym kontrahentem poprzez pryzmat jakichś nagród. Jeżeli będziemy dywersyfikować, no tu na słowo, po prostu robić różne reklamy AdWordsowe w remarketingu, możemy przekazać takiej osobie więcej. Możemy pokazać, że na przykład ludzką twarz naszej firmy, pokazać nasz zespół. I tutaj nie ukrywam, że jeżeli mamy taką branżę, że kliknięcie kosztuje już kilkanaście złotych, jak nie więcej, to będzie nam trudno zyskać sensowne konwersje z samych kliknięć, ale zastosowanie kampanii tylko i wyłącznie dla tych osób, które były na naszej stronie wcześniej, czyli RLS-a, będzie dawało już lepsze wyniki, bo to są osoby, którym jeszcze brakowało może jednej, dwóch wizyt na naszej stronie, żeby po prostu skonwertować. Super. A przechodząc już do kwestii pokazania ludzkiej twarzy firmy, było pytanie, widziałem od Pawła bodajże, jak ważna jest personalizacja reklam w AdWords? Czy dopiero po pewnym czasie działania kampanii, czy trzeba to personalizować jak najdokładniej na starcie? Myślę, że jak uruchamiamy kampanię, szczególnie jeżeli mamy dużo asortymentu na stronie, czy wiele różnych usług, czy produktów w sklepie, na początku nie będziemy w ogóle o tym myśleć, czyli będziemy budować kampanię po prostu, żeby sprzedawała. W pewnym momencie dojdziemy do takiej chwili, że nie będzie już co dalej optymalizować poza słowami, poza dostosowaniem stawek. No i tam może się okazać, że faktycznie stworzenie innej reklamy dla mężczyzn, którzy poszukują biżuterii i odesłanie ich do poradników, jak wybrać idealną biżuterię dla swojej dziewczyny, żony i tak dalej, to wtedy możemy sprzedawać lepiej. Dlaczego? Dlatego, że nagle się okaże, że mamy różne wyniki tej samej reklamy, jeżeli chodzi o klikalność w tych segmentach mężczyzna-kobieta, dlatego, że w reklamie mówiliśmy o czymś, co nas nie przyciąga jako facetów, czyli duży wybór. My nie chcemy mieć dużego wyboru, chcemy mieć ułatwiony wybór. I teraz, jeżeli tam będzie poradnik, który mi powie, zanim kupisz perły, to spytaj, czy lubi perły, bo może nie lubić, dowiedz się, jaki jest ulubiony kolor, 10 pomysłów, jak zmierzyć palec, tak, przed zaręczynami, to są to rzeczy, które mogą faktycznie przyciągnąć. Ale nikt nie będzie budował kampanii od samego początku w ten sposób. Wydaje mi się, że to jest już dla dojrzałej kampanii taki moment, kiedy zaczniemy to personalizować. Tutaj jeden z butików AdWordsowych, jeden z agencji, świetnie zrobił taką kampanię, wyświetlał kampanię w zależności od płci tylko po to, żeby pokazać, że tak się da. I jak dla mnie efekt wizerunkowy był osiągnięty rewelacyjny. My dostosowując taką reklamę możemy również pamiętać o tym, że to może być jedna z wielu, wielu kreacji, którą mamy, jedna z wielu reklam i ktoś może nagle zauważyć, skąd oni wiedzą, jak do mnie się zwracać, albo skąd oni wiedzą, co ja bym chciał. Ale bardziej bym się przypatrzył też reklamą ze względu na przedział wiekowy. Okazuje się, że w dużych e-commerce'ach inne rzeczy kupują osoby młodsze, inne osoby starsze, są inne wyniki. Często chcemy dotrzeć do większej ilości seniorów z innymi produktami. Warto to robić, ale znowu na etapie dojrzałej kampanii. Super. Słuchajcie, bo myślę, że tak, 11 się zaraz zbliża. Jak powiedziałem, mieliśmy czas do 11, więc wybiorę ostatnie pytanie, na które się postara Krzysztof zupełnie tak samo profesjonalnie, jak na wszystkie poprzednie odpowiedzieć. A mianowicie, bo ja widziałem, że było parę pytań odnośnie ekspansji zagranicznej, tak, i oferowania swoich usług na rynkach zagranicznych.
widziałem właśnie, czy jeśli mamy właśnie zagraniczną stronę z usługami, czy sprzedajemy na rynek zagraniczny, czy lepiej szukać agencji w danym kraju, czy wystarczy agencja na przykład w Polsce, a u nas, czy ma to duże znaczenie, czy jednak warto zaufać rodzinnym rozwiązaniom? To jest trudne pytanie, bo ja zawsze mówię, agencja sprowadza się do konkretnych osób, do konkretnego zespołu i jeżeli byśmy próbowali zrobić świetną kampanię eksportową na, załóżmy, rynek niemiecki, to pojawia się pewien problem w każdej polskiej agencji, problem językowy. Załóżmy, że mamy specjalistę, który sobie poradzi z ustawianiem kampanii, ale wymaga tłumacza. Tłumacz to nie to samo co native speaker, czyli nie podpowie idealnie, w jaki sposób szukać słów kluczowych. Ale znowu wiem, prowadziłem wiele takich kampanii, gdzie narzędzia powodują przewagę i wystarczy mi jedna sesja z tłumaczem czy native speakerem na Skype'ie i razem możemy poszukać świetnie tych słów kluczowych. Myślę, że drugim czynnikiem, który tutaj będzie ważył między tym jedną a drugą opcją, jest sam koszt, bo jeżeli bym chciał wynająć znowu niemiecką agencję, byłoby to na pewno przedsięwzięcie trochę droższe. No ale może znowu się zwrócić lepiej, jeżeli lepiej przygotują kampanię, znając swój rynek. Przy czym tak, ustawienia samego AdWordsa na całym świecie są takie same. Jeżeli ktoś zna świetne triki, po prostu dobre praktyki i metody optymalizacji kampanii w Polsce, rynku, wiadomo, bardzo konkurencyjnym, to może poradzić sobie również za granicą. Widzieliśmy niedawno taką sytuację, gdzie audytowana kampania została przejęta przez zagraniczną agencję i powiem tak, agencja, która się tym opiekowała wcześniej w Polsce, no tutaj z powodów właśnie takich bardziej politycznych straciła tego klienta, ale to, co zrobiła tamta agencja, no bo mamy dumą do rodzimego rynku, świetnie sobie radzimy, dlatego że po prostu mamy mnóstwo wiedzy. Na szkoleniach na Akademii Google Partners widzę, że mnóstwo osób przychodzi uczyć się. Więc gdybym tutaj miał sam wybierać dla jakiejś swojej nowego pomysłu firmy, wybrałbym firmę z Polski. Może przemawia przeze mnie lokalny patriotyzm, ale najpierw bym dał szansę komuś tutaj na miejscu i dopiero jakby to trochę nie szło, oczywiście nie przepalajmy dziesiątków tysięcy złotych, to bym spróbował z firmą z zewnątrz. Polecam również konkursy, czyli możemy mieć dwie strony, które ze sobą walczą przez jakiś okres czasu, możemy to robić na różnych rynkach, możemy sprawdzać efektywność kampanii na różnych rynkach, sprawdzając efektywność różnych agencji. I dzięki temu zobaczymy, z kim nam się lepiej pracuje, z kim nam się lepiej rozmawia, no i kto dowozi, kolokwialnie mówiąc, lepsze wyniki.